Zawsze cenię sobie alternatywy do Lego za to, że właśnie są alternatywami i dają nam coś, czego tamci nam nie dają. I często za takie coś właśnie szanowałem Playmobil, ale kurczę, oni chyba chcą być w Lego. Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Playmobil Pink oraz Playmobil Blue są już w kioskach. Są to numery 2 na 2021 i Pink kosztuje 13 bez grosza, Blue kosztuje 15 bez grosza. Przy czym uważam, że Pink jest ciekawszy, ponieważ dostajemy tu przebierańca. No nie, moi drodzy, dobra, chwilę się zabawiłem, muszę to naprostować, moi drodzy, ale o tym zaraz. W Pink dostaniemy Fashion Girl ze słodkim dalmatyńczykiem. Swoją drogą, jak byłem mały, dalmatyńczyków było pełno na ulicach, dziś one praktycznie poznikały. Mnie ciekawi, gdzie one poznikały, kiedy one wrócą. Przecież to były takie fajne psiaki. Zresztą wtedy, no właśnie, triumfowała bajka, chociażby 101 dalmatyńczyków. No właśnie, na moim bazowym kanale teraz triumfują Looney Tunes, więc jeżeli nie byliście na moim bazowym kanale, to was serdecznie zapraszam na Looney Tunes. Dalmatyńczyków 101 tam nie ma, ponieważ dalmatyńczyka z Lego nie ma, moi drodzy. W przyszłym numerze, no właśnie, lekarka dziecięca, moi drodzy, 26 maja, więc no jeszcze niecały miesiąc, a Blue dostajemy policjanta, który tutaj będzie dość mocno opistolotowany, jak widzicie, trochę jak na strajkach, prawda, w Polsce. Komiks, wszystko tutaj jest tak, jak powinno być. Są gry planszowe, są gry inne, są zagadki, są łamigłówki. A w przyszłym numerze co dostaniemy? Nie pistolet na dinozaury. Dostaniemy policjanta podwodnego. No i właśnie to jest trochę to, o czym mówię. Że kurczę, no bo wiecie, policjant i policjant zdarza się w magazynach Lego City. Mianowicie tam potrafi być co chwila policjant. I Playmobil szalenie szanowałem za to, że właśnie u nich tak nie jest. Że u nich co numer dostajemy inną figurkę. Ten policjant najowszem jest, ale nie wiem, raz na pół roku albo i rzadziej. Ale dwa razy z rzędu policjant, no nie podoba mi się to. I podobnie jest właśnie z numerem trochę tutaj. Oczywiście ta figurka mi się podoba jak najbardziej, ale w Lego City w przyszłym numerze będzie właśnie lekarz. I teraz pozostaje pytanie, czy właśnie tym zachowaniem, że lekarz tak jak w City i policjant jak co chwila w City, nie jest tym, że Playmobil pozazdrościł Lego ich czasopism? Zadajmy sobie oficjalnie to pytanie i zastanówmy się chwilę nad tym. A później przejdźmy do figurek dodanych. A figurki, tak jak mówiłem, trochę pozmieniłem. Kurczę, nie mam do typa broni, a szkoda, bo ona właśnie jest taka przeciętna, bym powiedział, dlatego, że źle się trzyma i nie widzę jej. Czekajcie, teraz jeszcze tu się rozejrzę, ale nie widzę jej. Gdzieś mi odpadła po drodze. Więc kurczę, szkoda właśnie, bo ją bym tutaj niestety musiał skrytykować mocno, bo tak jak mówię, ona nie pasuje. Ona nie ma takiego prawdziwego uchwytu, jak ten pistolet, że trzyma się za kolbę. Ona ma takie dziwne boczne coś, że to ładnie wygląda do zdjęcia, a niekoniecznie jest funkcjonalne, jeżeli chodzi o zabawę. I to dokładnie tak samo jak w Lego, bo w Lego ostatnim czasem też tak dokładnie zaczyna postępować, że jest ładne z wyglądu, a niestety, jeżeli chodzi o zabawę, zdecydowanie gorzej. Policjant, spoko, no przypomina policjanta, no małą kamizelkę z odblaskowymi elementami, małą kaburę, w której trzyma taki oto pistolet, krótkolufowy, jeżeli dobrze mówię, jeżeli się nie mylę, a na broni, wiecie, nie jestem magistrem broni, więc mogę się mylić, więc jeżeli ktoś tu jest, ktoś zna się bardziej, niech mnie poprawi. Tutaj kieszenie, glany, tak jak mówiłem, napis policja, głowa, czapka, wszystko jest na miejscu, poprawny policjant jak się patrzy, no ale tak jak mówię, średnim jestem fanem policjantów, po prostu uważam, że ich jest cały czas za dużo wszędzie, także fajnie byłoby, gdyby było mniej wszędzie, w sensie poza ulicami, na ulicach fajnie, że są, że pilnują, no chyba, że się zachowują tak jak na strajkach, no to trochę gorzej. Tutaj, co mnie zafascynowało, to, że ta fryzurka jest stricte gumowa, no naprawdę, no jednak Playmobil, wiecie, oni tak, mieli jakąś tą gumę, taką twardszą często, ale tu jest taka stricte, widzicie, guma, mięciutka guma i tu jestem w szoku i trochę mam nadzieję, że oni oczywiście tym kierunkiem nie pójdą. Oczywiście rozumiem, że tu, żeby ten kawałek włosa zwisał po prostu, to musiało tak być, niemniej, no mam nadzieję, że to nie jest jakiś nowy standard, w ogóle tego bardzo brzydko się też brud chwyta, co też nie jest oczywiście za dobre. Mamy również czapeczkę, o, wkładaną w ten sposób i wygląda spoko, tym bardziej na faceta, na wszystko gdzieś tam wejdzie. No, spódniczka niestety do góry jej często podchodzi, ukazując tam, co ma pod spodem, więc nie patrzcie. No i figurka jak najbardziej w porządku, chociaż zdecydowanie dla mnie tu większy szał robi ten dalmatyńczyk. W ogóle tą obrożę da mu się zdjąć, bo to jest taki element gumowy. Oczywiście moja obawa tutaj występuje, że z czasem ona gdzieś tam może pęknąć niestety, no ale cóż tu zrobić. Nie wiem, czy nie, no pewnie byśmy, jak zdejmiemy, to włożymy z powrotem. No i też się rozciąga.
No i macie moją obawę, aczkolwiek to się da naprawić, tak. Na szczęście to się da naprawić, bo widzicie w jaki sposób to jest tutaj robione, że to się na szczęście da tu naprawić. Uff, już się przestraszyłem, że moje obawy tutaj niestety się ziściły i że to pójdzie niestety do kosza. W sensie samoobroża, bo dalmatyńczyk oczywiście by został, bo nie można piesków do kosza wyrzucać. Jezu, takich oczywistości chyba nawet nie muszę mówić. No, mam nadzieję, że jesteście ogarniętymi ludźmi, moi drodzy. Podsumowanko. Oczywiście żart z tym naśladownictwem do Lego był, no w sumie jak z nazwy wynika, żartem trochę, chociaż faktycznie niebezpiecznie blisko to podchodzi pod siebie. Ja mam nadzieję, że ta dubel policjantów, w sensie dubel, no jeden policjant po drugim, jest jednorazowym wyskokiem i że to się raczej nie będzie tu powtarzało, bo ja głównie szanuję ten magazyn właśnie za tę różnorodność. Tutaj jest jak najbardziej spoko, chociaż ta fryzurka też mnie troszkę niepokoi. Raczej mówię, to nie jest jakiś nowy trend, myślę, że to tylko kwestia przypadku. A, jeszcze kajdanki były, ale tej brońki szkoda, że nie mam by pokazać. Moi drodzy, jeżeli wam się podoba, buciki i do kiosków, to już tam znajdziecie jeszcze przez najbliższy miesiąc. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!